Co mi pan proponuje, jakieś historyjki z dalekiej północy? To jest smutne i ponure. Pan się powinien trzymać życia. To są dla pana historyjki. To jest Jack London, proszę pana. Panie, ja byłem sierotą. Ani ojca, ani matki, ani kumpli. Ja zwiedziłem kawał świata. Widziałem Mokotów, Powiśle, Pragę, ulicę Targową, niech pan sobie wyobrazi. Tam byli ludzie i tam były morza południowe, przy jednym stoliku. London, to jest London, proszę pana. Jeżeli pisarz opuszcza wodze swojej fantazji, to należy to uszanować. To ma być ambitna, współczesna komedia muzyczna. Chcę, żeby to był film zrozumiały dla wszystkich. Do nagrody tu i tam. Pozycja festiwalowa i kasowa jednocześnie. No? Kupuje pan taką ideę? Drogi panie, ja miałem żonę z bazaru. Ja trochę dalej myślę. Ja nie jestem taki głupi. Albo ambitna sztuka, albo pieniądze. I to. Damy sobie radę. Umówmy się, pan jest wybitnym pisarzem, a ja, czy ktoś się zgodzi z tym, czy nie, nie najgorszym reżyserem filmowym. Czy pan już coś widzi? Czy pan ma jakiś pomysł? Widzę. Mam początek. Jest piękna, czarna kobieta, która śpiewa. Przepraszam pana na chwilę. Zapałki bym zapomniał. Piękne miasteczko jest to Zakopane. Coś mi się wydaje, żeśmy dobrze trafili. Tak jest, bardzo dobre miejsce do pracy. Czy pana nie odurza to górskie powietrze? Odurza. O co chodzi? Dlaczego chce pan wysiąść? Chciałem się zaopatrzyć. Pan daruje za szczerość, ale sytuacja jest zbyt poważna, żebyśmy mogli sobie pozwalać na takie historie. Na jakie historie? Mówię o nadużywaniu alkoholu. Kochany panie, niech pan będzie spokojny. Zna pan tę anegdotę. Jak spowiadam, to spowiadam. Jak się bawię, to się bawię. Ja uważam, że symbolicznie należałoby się przywitać z górami. O nie, tak się bawić nie będziemy. Może zdjęcie dla szanownych panów? Nie, nie, dziękujemy bardzo. A może dziękujemy. Jedna? Daj pan sobie spokój. Jesteśmy z podobnej branży. Proszę, panie gazdo, niech pan rusza. Nie jest panu zimno? Mnie? Nie. Mnie też nie.
Ciepło jest. Bardzo. Panie, pozwólcie tu, gazdo. Nie macie pretensji. Nie, nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Przyznam się panu szczerze, że nieźle się zaczyna. Ile pan zapłacił? Górala. Ale temu góralowi. Górala. Halo? Jest tam kto? Proszę pana, albo proszę pani. Głośniej krzyknij pan. Pani kierowniczko. Panie kierowniku. Bardzo. Dzień dobry, pani kierowniczko. Dzień dobry. Panowie do mnie? Tak. Tak, jest do pani. Do pani. A to proszę bardzo. Pozwól proszę, panu. Proszę za mną. No zaczekaj pan tu na mnie. Na pewno nie. Nic nie było telefonu, widocznie nie dzwonili. No nie wiem, co się stało. Bardzo przepraszamy, że nie została pani teleksu, że nie została pani powiadomiona o naszym przyjeździe. Przepraszam, ale ja nie wiem, z kim mam przyjemność. Pani pozwoli, że się przedstawię. Może to pani nic nie powie. Moje nazwisko Kozłowski. Kubacka. Jestem reżyserem filmowym. Słucham. To jest mój przyjaciel, znakomity pisarz, Narożny. No, przedstaw się pan, panie. Narożny jest. Bardzo mi miło. No co ja mam zrobić? Ja mam tylko jeden pokój dwuosobowy dla panów. Myślę, że przyjechali tu nie dla przyjemności. Tylko do pracy. Ja sobie nie wyobrażam wspólnego spania z tym panem. To jak będzie z tymi pokojami, pani kierowniczko? A jeżeli ja nie będę chciał być sam? Proszę bardzo. Ja panów dosadzę. Dziękuję bardzo. Proszę. Proszę bardzo.
Przepraszam bardzo. My się nie znamy. Kozłowski. 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 Narożny. Przepraszam. Ile panu nałożyć? Dwie łyżki, proszę. Proszę bardzo. Proszę. Nie palę. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Pozwól pan zapałki na chwilę. Dziękujemy bardzo. Było nam bardzo miło. Kanarek. Śpiewa. A daj mu pan samiczkę, a przestanie śpiewać. Z tego jest taki wniosek, że twórców należy trzymać w odosobnieniu. Bardzo przyjemnie tu u pana. Bardzo sympatyczny pokoik. Zwrócił pan uwagę, jak ludzie przyglądali się nam przy obiedzie? Coś mi się wydaje, żeśmy zrobili dobre wrażenie. Zwróciłem. No i co w tym dziwnego? Może życzy pani sobie kawy, herbaty? Dziękuję. A może papierosa? Nie, dziękuję. Koniak? Dziękuję. Słone paluszki? Lody? Lody! A może muzykę na stawie? Bardzo proszę. Do widzenia.
Do widzenia. Do zobaczenia. Panie, kto to jest? Mówiłem panu, że znajoma. A skąd ja ją znam? Kogo ona mi przypomina? Nie wiem. Spotkałem ją na spacerze. Przyprowadziłem, bo myślałem, że pana zainspiruje. Kto to jest? Kto to jest? No nieważne. Przenoś pan maszynę, siadamy do pracy. Pokaż pan. Coś pan tam napłodził. Rzecz dzieje się współcześnie. Alaska. Klondajk. Zora polarna. Baza poszukiwaczy złota. Ubogi młody muzyk wygrywa w karty dziewczynę. Razem uciekają na południe. Tańcem i śpiewem zarabiają na życie. Alaska! Alaska i Alaska! Panie, a może zrobimy przerwę pracy, co? Chodźmy dotlenić się trochę. Trzymaj się pan na chwilę! Coś panu powiem! Co? Świetnie się czuję! Panie! Pan pierwszy raz na nartach? Co? Pan pierwszy raz na nartach? Nie rozumiem! Pytam, czy pan pierwszy raz na nartach? Drugi. Trochę za wysoko jest. Zjedziemy i będzie dobrze. Cholera wie, jak tam jest. Nigdy nie wiadomo. Może zrezygnujemy? Ja na pana miejscu bym nie rezygnował. Czym pan ryzykuje? Pan się nie boi? A czego ja mam się bać? Ja wiem, co ja robię. Co się może panu w śniegu stać? Miękkie to, białe?
Ruszaj pan, dalej jazda. No i jak my wyglądamy? Bardzo dobrze wyglądamy. Szuka pan pomysłu, ma pan pomysł. Nic lepszego pan nie wymyśli. To jest bardzo filmowa historia. Tak, tylko to jest zbyt tragiczne, że mogło być prawdziwe. A co dla pana jest prawdziwe? Na przykład taka historia. Jest młody, ambitny, ubogi muzyk. Dzień dobry panu. No jak się pan czuje? Bardzo dobrze. A pan? Bardzo dobrze. O, gorączka spadła. Jaki to cud, że panowie nie zamarzli w tym śniegu. Jeszcze chwila cierpliwości, znowu panowie będą mogli jeździć na nartach. Czy to jeszcze? Biedny muzyk wychodzi z domu na ulicę. Na ulicy spotyka uroczą mulatkę. Hej, hej. Hej, hej. Jak się masz, chłopcze? Ładnie wyglądasz, gwiazdko. Cieszę się. Dlaczego ty jesteś smutny? Dlaczego miałem być wesoły, kiedy nie mam pieniędzy? O, to nie martw się, ja ci pomogę. Tak się dobrze składa, że mój muzyk złamał rękę. Chcesz? Możesz go zastąpić. No, nie wiem, czy się sprawdzę. Grał nową muzykę. Fry. Ludzie mojej muzyki nie lubią. A ty, słodki głuptaś, jesteś kompletnie zwariowany. Ze mną będziesz miał sukces. Przekonasz się. Ale? Muzyk zgadza się. Razem z gwiazdką zarabiają w nocnym lokalu na życie. Powodzi mu się bardzo dobrze. Ambitny muzyk stoczył się. To nie znaczy, że gra źle. Gra świetnie, ale ma też świadomość, że uprawia ordynarną chałturę. I dlatego pije. Gwiazdka darzy go gorącym uczuciem. Jest świt. No nie pij już, tak cię proszę. No taki jesteś zmęczony. Chodźmy do domu. No chodźmy. Zagram coś dla ciebie. Ty jesteś moją miłością. Dla ciebie noc i dzień. Ty jesteś moją radością, dla ciebie śpiewam dziś. Ty jesteś moim szczęściem, miłością jesteś ty. Ty jesteś moje, moje, moje wszystko. Musisz wierzyć mi, musisz wierzyć, wierzyć mi, bo miłością jesteś ty. Marnuję się, gwiazdko, przegrywam swoje życie. Ale nie jesteś biedny, mój słodki głuptasie. Moim powołaniem jest prawdziwa muzyka. No nie chcę grać do tańca. No przepraszam cię, musisz sobie poszukać nowego muzyka. Słuchaj, mogę ci naprawdę pomóc. Mam przyjaciela, prawdziwego przyjaciela. To jest bardzo zamożny człowiek. Mogę się z nim poznać. No i co dalej, mów pan. Chwileczkę, chwileczkę, to jest kwestia wyobraźni. Ambitny muzyk poznaje zamożnego człowieka. Bogacza.
Nasza wspólna przyjaciółka nieraz mi mówiła, że pan jest nie najgorszym grajkiem. Wiem, że pan jest biedny. Ja też w życiu niejedno widziałem. Miałem żonę z bazaru. Uważam, że biznes jest biznes, proszę pana. Powiem panu jedną rzecz. Ja mam córkę, bardzo zdolna łyżwiarka. Pan by dla niej zrobił muzykę pod łyżwy, a ja bym pana poparł. Proszę pana, krzywdy bym panu nie pozwolił zrobić. Chciałbym bardzo, żeby moja córka zabłysła figurową jazdą na lodzie. Panie, i teraz jest taki numer. Ambitny muzyk skomponował za trudną i za skoczną muzykę dla łyżwiarki. I łyżwiarka łamie w tańcu nogi i ręce. Poważnie? Poważnie. I dziewczyna się absolutnie załamuje. Ty łachudro, ty pentaku! Ty swoją muzyką zniszczył moje utalentowane dziecko. Ode mnie nie dostaniesz ani grosza, ty. Ale jestem geniuszem. Jaki z ciebie geniusz? Nie no, panie, pan to normalnie przesolił. Gdzie się to wszystko dzieje? Jak to gdzie? W Polsce. A mulatka? Mulatka obcokrajowiec, występuje u nas gościnnie. A bogacz? Skąd pan wziął tego człowieka? No dorobił się. Głowa do interesów. Panie, u pana jest to wszystko naciągnięte. Naciągnięte? Panie, a są w Polsce ambitni muzycy? No są czy nie? No są. A są w Polsce łyżwiarki? Są czy nie? No są. Panie, i nocne lokale są, i lodowiska są. Panie, i wszystko normalnie się zgadza, więc panie, niech pan się do mnie, panie, nie przypieprza. Powiedz pan, kupujesz pan pomysł czy nie? Powiem panu jedną rzecz. Pańskie pomysły to są takie pomysły, jak ja panu powiedział, że w Warszawie zostawiłem niewyłączone żelazko. No i co z tego? Jak to co z tego? Jestem normalnie spalony. Możliwe? Możliwe. Jest to możliwe, ale strasznie banalne. Pozwól się pan. Niech pan wymyśli coś lepszego. Masz pan, przypal mi pan. Trzymaj pan. Przypal pan. Dzień dobry. Telefon do pana. Proszę. Niech siostra przeczyta. W wyniku pozostawienia w pańskim mieszkaniu niewyłączonego żelazka, stop, miał miejsce pożar, stop, interweniowała straż ogniowa, stop, i milicja, stop, rzeczy pana zabezpieczyłem, stop, gospodarz domu, stop, Jezus Maria. Serdecznie panu współczuję. No i co pan teraz zrobi? A co mam zrobić? Śmiać się tylko. Brawo. No wie pani, spotkało nas duże nieszczęście. Co pan powie? Mieliśmy wypadek w górach. Byliśmy w szpitalu. No i nikt nas nie odwiedzał. Koledze spaliło się mieszkanie w Warszawie. Do widzenia. Do widzenia. W filmie albo coś się sprawdza, albo coś się nie sprawdza. O, niech pan popatrzy, jak to się sprawdza. Czarny pudel na śniegu się sprawdza. Panie, jak się panu czarne na białym sprawdza, to się panu powinien sprawdzić murzyn na śniegu. Murzynka i pingwin. A żeby pan wiedział, że tak jest. O, czerwona kobieta z czerwoną parasolką. No jakże ona się sprawdza. Pomarańcz na śniegu też się sprawdza. Film ma swoje prawidła. Białe, czarne, czarne, białe. AB, BA, klamka, klamka. Akcja wzrasta, wzrasta, wzrasta. I myk! I koniec jest. Chodźmy na kawę. Thank you.
Proszę pana, wyobraźnia potrzebuje pożywki. Niech pan popatrzy na tę dziewczynę. Ja podejdę, przedstawię się, zobaczy pan, jaka będzie inspiracja. Proszę pięknie się przedstawić. Pan jest scenarzystą filmowym, a pani tutejsza. Naruń. Małgorzata. Proszę, niech pani siada. Proszę pani, czy pani by chciała zagrać w filmie? Tak, chciałabym. A, to świetnie się składa. A co pani by chciała zagrać? Chciałam zagrać tak jak ta, no w tym filmie, wie pan, w którym ta... Ona grała z takim przystojnym, dobrze zbudowanym szatynem, o ile się nie mylę, wie pan z którym. Ona grała coś bardzo pięknego, ja bym też tak samo chciała zagrać coś pięknego. Brawo, brawo. No widzi pan, pani by chciała zagrać coś pięknego. Ludzie pragną piękna. Nasz film powinien być piękny. No, to dziękuję pani. Czy mam się gdzieś zgłosić? Jak będzie potrzeba, my panią odnajdziemy. Do widzenia. Koniec rozmowy. Było przyjemnie. Do widzenia. Co pan zrobił? Co zrobiłem? Panu żywe srebro wpada do rąk, a pan to normalnie wypuszcza. Proszę pana, jeżeli to dla pana jest żywe srebro, to niech pan je łapie. Ma pan wolną rękę. Ja chcę tylko jutro pana widzieć rano, w pełni sił, gotowego do pracy. Proszę pana, proszę pana, halo? Bardzo pana przepraszam. Czy pan byłby tak dobry i mnie trochę popchnął? Proszę bardzo. Ślicznie panu dziękuję. Nie ma za co. Znowu zgasł. Oh, to co ja teraz zrobię? Ja już nie mam śmiałości pana prosić. Drobiazg. Popchnę panią drugi raz. Niech pani wrzuca bieg! Bójka! Zatrzymaj się, wariatko! O matko, co się panu stało? Nic, absolutnie nic. Ja odwiozę pana do domu. Gdzie pan mieszka? Dziękuję. Mieszkam niedaleko. Może jedno. No, jeżeli pani tak uprzejma, jest tak baśniowo, to może przejdziemy się gdzieś dalej. Dlaczego pan tak na mnie dziwnie patrzy? Ja patrzę? Widocznie ma pani coś takiego, co przyciąga wzrok mężczyzny. A co to takiego jest? Trudno mi nazwać. Po prostu pani mi się podoba. A pan mówi serio? Czy pan żartuje? Ja nigdy nie żartuję. A pani nie wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia? Dlaczego pan tak sądzi? Bardzo.
Bardzo pana przepraszam, nie widział pan takiego pana z pomponem? Nie, niestety nie widziałam. Zdaje się, że wszedł tędy. Tędy? Tak, tak. Halo, halo! Hej, hej! Hop, hop! Tutaj, tutaj! Tutaj! Mam nadzieję, że nie kazałem pani zbyt długo czekać. Nie. Ale są momenty, że tak jest, że mężczyzna czasami bywa słabszy. Bywa, bywa. Tak. No, jak się pani czuje na Kasprowy? Cudownie. Szkoda, że nie mamy nart. Warunki są świetne. Ja nie żałuję, bo ja bym się bała. A pan by zjechał? No, są rzeczy, które robię lepiej lub gorzej. A to akurat robię nieźle. Ja bardzo pana przepraszam za śmiałość, ale to taka nasza babska ciekawość. Co pan robi? Czym się pan zajmuje? No, mam być szczery. Umieram z ciekawości. Bardzo pana proszę. Pani pozwoli, że się przedstawię. Moje nazwisko Kozłowski. Jestem reżyserem filmowym. Reżyser. Co pani jest? Co pani jest? Co pani jest? Zaciu. Zabulko. Halo, 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 halo. Oto właśnie ta pani, która leży, teraz się podnosi. To właśnie ta pani zaczęła była. Nie! Tylko bardzo proszę, ostrożnie, ostrożnie. Nie, mnie już nic nie jest! Nie, panowie, nie. Z tym panem mnie nie rozdzielajcie. Nie, panie reżyserze, niech to pani opuszcza. Bo już sobie nie, nie wejdę. Panowie, pozwólcie temu panu zjechać razem ze mną. Razem! Jak pan chce, może pan z panią jechać. Przecież to jest takie małe jak kajaczek. Panie, położymy pana na spód, panią na pana, jakoś tam będzie w porządku. O Boże, w życiu nie myślałam, że będę leżała z reżyserem filmowym. Daję pani słowo honoru, jak zjedziemy bezpiecznie na dół, będzie pani grała główną rolę w moim filmie. Ja się chyba zabijam, szaleję ze szczęścia. A jaki będzie tytuł tego filmu? Jak to się robi? Panowie, ostrożnie! Ostrożnie! Odwagi! Nie! Zachować spokój. Tak, tak. Mokro mi! Panice! Mokro mi! Proszę o spokój na pokładzie, nie ulegać panice. Panie proszę reżyser, mi podać rękę. Dobrze, tak. Daję rękę. Tak. Dobrze. Dziękuję pani serdecznie. Ma pani suchą pupkę? Tak. Proszę ze mną. Tak. Po kamyczka. Proszę. Spokojnie. Pan to jest naprawdę taki dzielny. Gdyby nie pan, to ja nie wiem, jakby to było. Drobiazg. Proszę, niech pani coś zaśpiewa, niech pani coś powie. Niech pani coś pokaże. No, dlaczego pani nie śpiewa? Dlaczego pani nic nie mówi? Wstydzę się. Niech pani raz na zawsze zapomni o wstydzie. Ja panią w tej chwili próbuję. Ja panią w tej chwili badam. Niech pani się czuje jak u lekarza. Mam się rozebrać? Jak pani pomoże, proszę bardzo. Ja nie będę patrzył.
już? Jeszcze. Już? Już. Gdzie pani jest? A ciuciu, pod kocykiem. Gdzie pani jest? W moim łóżku? O nie, droga pani! Nie tędy droga do filmu! Ja nie jestem erotomanem, ja jestem reżyserem filmowym! Ktoś panią błędnie poinformował! To jest ciężki zawód, a nie śmieszna robota! Tak! Mój zawód polega na szczególnej ascezie. Oj! Już. Już się ubieram, już idę. Już sobie idę. Bardzo pana przepraszam, panie reżyserze. Bardzo panią przepraszam. Uniosłem się. Dziękuję. Częstuj się, jedz. Dziękuję. Zagrasz w filmie. Zostaniesz gwiazdą. Będę pisał pod twoim kątem dialogi. Reżyser jest serdecznym moim przyjacielem. Nie ma o czym mówić. A co ja tam będę grała? Normalnie. Zagrasz dziewczynę z dalekiej północy. Wszystko będzie w porządku. Taka rola. Gantz. Jeżeli chcesz coś skórać, musisz pójść do mnie. A co ja tam będę robił? No toś nawiniesz, no. Jeszcze raz Michajło. Proszę bardzo. Michał, proszę bardzo. Bardzo dobrze to zrobił. Dobry wieczór. I znakomita subparada. Dobry wieczór. Ja jestem matką. Przepraszam, ojcem koleżanki. To znaczy, córki, koleżanki, córki. I moja córka serdecznie zaprasza państwa córkę na małego drinka. Ja za to odpowiadam. Bardzo bym prosił o państwa aprobatę. A więc do jutra. Trzyma panią za słowo. Jutro spotykamy się tutaj. Jedna próba to stanowczo za mało. Ja się postaram. Do widzenia. Dobranoc. Dobranoc. Popchnę panią. Dziękuję. Panie reżyserze, pan jeszcze nie śpi? Ja? Nie śpię. Właśnie idę spać. Przepraszam bardzo, czy pan zna język francuski? Ja? No, znam, oczywiście, że znam. Tak, to jest list niewątpliwie w języku francuskim. Tak. To jest po francusku. Paryż. Paryż. Paris. Paryż. Pigalle, proszę pani. To jest list od mężczyzny, tak? Tak. A jak pani ma na imię? Alina. Bo on tu panią nazywa inaczej. Bąbelek. 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 A spotkaliście się tutaj, tak? Tak czy nie? Tak. W zimie? Mhm.
Na nartach. Tak czy nie? No tak? Tak. A więc, drogi Bąbelek, przesyłam ci serdeczne pozdrowienia z Paryża. Mile wspominam te dwa tygodnie spędzone z tobą na deskach w Zakopcu. Musisz mnie zrozumieć. Życie nie jest takie proste. Niech pani daruje. Nie będę dalej tłumaczył. Obrzydliwy, nikczemny, okropny list. Szczerze mi żal pani. Boże, jak ludzie potrafią być podli. Niech pan weźmie ten list i niech go pan zniszczy. Siedział tu, na tym kamieniu. Proszę, niech pan siada. Dobrze. Nie. On siedział tam. O, tu. Tak, tak, tu. Niech pan usiądzie wygodnie. Dobrze, siadam wygodnie. A ja? Ja stałam tu. Tak, wszystko było tak, tak jak teraz. Nawet księżyc był ten sam. Pierre uśmiechał się do mnie. Proszę tak zostać. Taka, wspaniale to wygląda, wspaniale! Wspaniale to wygląda! Świetnie się pani kadruje. Będziesz grała główną rolę w moim filmie. Wszystko jest jasne, mam koncepcję. Widzę panią, widzę. W porządku, w porządku. Czy to, co pan mówi, ja mogę traktować poważnie? Niech pani popatrzy, jaki wspaniały pejzaż. Czarowna noc. Nieprawdaż? Przepraszam pana bardzo, czy mogę z córką zatańczyć? Przynoszę sprawiedliwość. A tańczę, Wysi. To powiedział Bóg. Powiedział
Panie Kozłowski? Panie Kozłowski? No czego się pan chowa? Dzień dobry. Co słychać? Dzień dobry. Panie! Który jest u pana na zegarku? Godzina, co? Nie wiem. Myśmy się dzisiaj umówili rano do pracy, tak? Tak. Dlaczego pan krzyczy? Jestem gotowy. Pan się wyśpi z tej cholery, co? Niech pan odpocznie wreszcie. Ja jestem w porządku, panie. Jestem w każdej chwili gotów do pracy. Świetnie się czuję. Ja nie zmarnowałem nocy. Rozumie pan? Poszedłem po dziewczynę. Uważam, że się świetnie nadaje do naszego filmu. A przecież to jest ta pani, którą pamiętam z tego, no. Z kawiarni. To co z tego? A jaka ma być? Proszę bardzo, niech pani się rozbierze. Otrzymaj. Co pan? Otrzymaj. Niech pani stanie tu. Proszę podnieść ręce do góry. No niech pani się wypręży, tak. Bohatersko. Tak. Ach. Niech pani pokaże nogę. Śmiało, śmiało. Drugą nogę. Niech pani potarga włosy. Nie tak, tak. Tak. Niech pani poprawi do góry. Tak, niech pani patrzy tam, o. Na Giewont. Tu, na Giewont! I niech pani mówi... Mu. 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 Jeszcze raz. Mu. Mu. Brawo. Brawo. Brawo, brawo. Niech pani pokaże zęby. A. Więc proszę pana, myśmy ustalili, że nasza bohaterka w naszym filmie musi brawurowo jeździć na łyżwach, tak? Tak. Co to za problem? Jeśli umie jeździć, to będzie jeździła, a jak nie, to się nauczy. Żabciu, powiedz panu, jak u ciebie jest ze ślizganiem? Przypuszczam, że słyszałaś wszystko. No nie denerwuj się. Jak mam się nie denerwować? No nie denerwuj się, no, no ja cię proszę, ja wiem, że masz bardzo ciężką pracę. Powiem ci teraz, co będzie na obiad. Będzie zupa pomidorowa, będzie sztuka mięs z szanem, a na deser będzie... Będzie gruszka w czekoladzie. Nie gniew się, zapomniałem ci powiedzieć, zanim powierzyłem tobie główną rolę. Przedtem zaproponowałem to pewnej pani. Jak to? No tak to, oczywiście ty grasz. No, załatwię to sam. W jakiś ładny sposób. Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry! Hello! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry! No strasznie się cieszę, że pani przyjechała. No, jest pani punktualna. No i brawo, że bez samochodu. Bałem się, że dzisiaj powtórzą się wczorajsze historie. To musiało być dla pana męczące, co? Nie, 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 nie. Popychałem pani samochód. No brawo, brawo, co za dama. Kapelusz wspaniały. Dziękuję. Więc to jest ta pani, o której ci mówiłem. A pani jest kierowniczką pracy domu twórczej Muza. Jaka? Kubacka. Więc proszę pani, to, o czym wczoraj mówiliśmy, jest w dalszym ciągu aktualne. Mm-hmm. Uważam panią za swoje odkrycie. Odkrycie. Tak jest, odkrycie. A ja się nie wstydzę tego, że się odkryłam. A pan się gniewa. Ale skąd? Wiesz, kochanie, aluzje pani są zbędne. Pani jest po prostu bezczelna. Przepraszam bardzo. O co tej pani chodzi? Proszę pani, ja dobrze wiem, o co mi chodzi. A ja też doskonale wiem, o co mnie chodzi i wiem, o co pani chodzi. A ja wiem, po co pani przyjechała do Zakopanego. A ja też wiem, po co pani prowadzi ten dom czasowy. Żałosne odkrycie, wiesz? Proszę pani, pani nie stanie mnie zdenerwować.
Ręce przy sobie, dobrze? Alina, nie jesteś w kurniku! Jak ty możesz pozwolić, Alina, żebym mnie jak się z kobietą dotykała? Jak nie możesz pozwolić, Alina! Mam dosyć tego pitego! Ja przyjechałam przecież do tego pana! Tego pana, proszę pani, to pani zostawi w spokoju, rozumie Cisza. Pani, czy nie rozumie Cisza. Pani? Cisza! Nie dotykaj mnie! Żeby to pani spełnił, to się nie robiła! Panie reżyserze, panie reżyserze, pan pozwoli, żeby ta pani! Ja ci pokażę tę panią! Ja cię likwiduję! Alina. Nie wtrącaj się! Alina! To jest moja sprawa! Nie wtrącaj się! Masz odkrycie! Odkrycie! Marietka! Przepraszam! Tak będzie lepiej! Do widzenia! Zjeżdżaj, malutka! Ach jej! Aj! No, byłeś wielki. Nie denerwuj się. A wiesz co? Chodźmy teraz. Ja ci powiem, jak ja siebie widzę w twoim filmie. Niech cię jasna cholera weźmie. Stawaj! Stawaj, Małgosiu! Stawaj! Stawaj, mówię ci! Spokojnie, Małgosiu! Spokojnie! Nie denerwuj się! Wszystko będzie dobrze! Przełam się! Odczep się! Przełam się! Musisz zagrać w filmie! Zbyt wiele mnie to kosztowało! Dostałeś buty i łyżwy. Jest piękna pogoda. Musisz ćwiczyć. Ćwicz. Dalej jazda, nie łam się. Tysiące statystów, wielkie atelier, statystów i statystek. Tysiące świateł skierowanych na ciebie. Jesteś wspaniała. Zupełnie wspaniała. Wielki kran podnosi się do góry. Jesteś tak wspaniała, że chciałoby mi się krzyczeć, ale nie mogę. Jestem reżyserem filmowym. Cisza na planie, powtarzam. Kamera, włączyć. Chciałem dobrze dla waszej córki. Nie gońcie mnie. Ja jestem jej winny. Ja jestem z filmu.
córka bardzo chciała jeździć na łyżwach. Ludzie, nie gońcie mnie. Błagam was, bo nie mam już siły. Zdzisiu. Zdzisiu. Zdzichu. Nie śpi. Zdzichu. Nie, nie, nie. Byś miała recenzję. W kraju. I za granicą i nie tylko. No zdzichu, no nie śpi, no błagam cię, no. No, ja bym tak chciała zobaczyć siebie w... To Gonta! O co ci chodzi? No chcę zagrać w twoim filmie, czy ty tego nie możesz zrozumieć? No masz załatwione, no idź do łazienki, weź sobie szyszki, zrobisz pianę. Zachowuj się jak gwiazda. Ja bardzo proszę, pan jest normalnie małym erotomanem, nie reżyserem, pan rozumie? Proszę w tej chwili proszę wstać, wstać proszę. Ja kicham na karierę filmową. Pan może artystki szukać na ulicy, proszę pana. Ja kicham na pana karierę filmową. Proszę w tej chwili wyjść. Proszę wyjść. Ale o co chodzi właściwie? O co chodzi? O co chodzi? Niech pani wybaczy. Ja się muszę w jakiś sposób pozbierać. Nie będę panią kompromitował na schodach. Niech mi pani poda buty. Proszę. Jak się masz? Co u ciebie słychać? Jak żona? Co z Henkiem? No daj łapę. Co, z kumplem się nie chcesz przywitać? Proszę pana, jak pan się źle czuje, to niech pan idzie do domu. Panie? Pan jest pijany. Kto jest pijany? Ja? Ja jestem normalnie trzeźwy. Jak to? To wy jesteście trzeźwi? Jestem pijany. Chcę do domu, do żony. No dobrze. Odprowadzę was do domu w porządku. Ale jak się okaże, że nie jesteście pijani. To tu? Dziękuję bardzo. Jesteśmy na miejscu, jest bomb. Dobrze. A na przyszłość, jak pan będzie pijany, to niech pan nie udaje pijanego, bo to się może źle skończyć. Bardzo pana przepraszam. Bardzo pana przepraszam. Więcej to się nie powtórzy. No dobrze. Do Dziękuję, widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Przepraszam. Przepraszam pana. To jest skandal, proszę pana, skandal. Pana milicjant do domu odprowadza. Pan doprowadzi do tego, że nas wyrzucą z tego domu. Pan kompromituje siebie i mnie. I naszą sprawę, proszę pana. Pan musi mnie w tej chwili przyrzec, że pan się będzie zachowywał przyzwoicie. Przyrzekam panu, że się będę zachowywał przyzwoicie. Niech pan na mnie krzyczy, bo przez pana nas wyrzucą z tego domu.
wiele w życiu widziałam. Jestem osobą wysoce tolerancyjną w stosunku do artystów również. Ale to, na co panowie sobie pozwalają, przekracza wszelkie granice. Pan publicznie zabił muchę, proszę pana, w czasie obiadu w stołówce. Wszyscy są tym faktem oburzeni i przerażeni. Ja tylko od panów wiem, kim panowie są i za kogo się panowie podają, proszę panów. Teraz mam poważne wątpliwości, czy to jest prawda. Panowie natychmiast albo jeszcze szybciej opuszczą dom pracy twórczej. To jest karygodne. Ależ, panie kierowniku, przecież się nic nie stało. A więc jednak. Przepraszamy? Co złego, to nie my. Chodź pan, pożegnam się z portierem. Do widzenia panu. Do widzenia. Panowie już wyjeżdżają? No trudno, musimy. Wesołej drogi. Do widzenia. Chodź pan, chodź pan. Ojej, no pomóż mi pan, podnieś mnie pan, no. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Panowie już? Tak, już musimy. To czołem. Czołem. Do widzenia. Do widzenia. Cześć. Good luck. Do widzenia. Wszystkiego najlepszego. Pa. Cześć. Pa. Trzymajcie się. Wie pan co? Ulepimy bałwana. Dobrze. Chodź pan. O, tutaj, tutaj. Niech pan pozwoli tutaj. Nie, chodź pan do mnie. Tu już z mojej strony jest więcej śniegu. A ja mam kulę. Ja też już mam. O. Proszę pana, jak to się... Jak się fajnie to robi. Jak to się fajnie ulepia, proszę pana. Pan, we dwóch robimy. Większego zrobimy. Tak. Tak, leciutko, leciutko, pomalu, proszę pana. Tylko pomalutku, tak, pomalutku. Z czuciem, proszę pana, z czuciem. Słuszną rację. Tak. Tylko niech pan się nie denerwuje. No. Proszę pana, no. No. Jeszcze raz. No. No ładuj pan, no nic się nie klei, no. Tak, to nie. Pomalutku tylko pomalutku. Tak. Wiesz pan co, rób pan swojego, ja swojego. Dobra, pan swojego, a ja swojego, proszę pana. Twórczość jest sprawą indywidualną, proszę pana. Zgadzam się z tym. No jako? I proszę, zobaczymy leci, do większego. Leci, pan. No, zobaczymy do większego. Leci, proszę pana. No i zobaczymy, pomalutku. Proszę pana, niby większego. A jak to się fajnie ulepia. Pomysł. Bagatela. Tylko pan i ja wiemy, jaki to kawałek chleba. Proszę pana, ja się będę jeszcze głośno śmiał, jak będziemy zbierać nagrody na festiwalach. Ja siebie już widzę w Cannes. A ja to co? Też siebie widzę w Cannes. Ja i pan widzimy siebie w Cannes. Ogromną satysfakcję daje nam Grand Prix, Grand Prix, na usta wszystkich brzmi. To my, to my, to my. Na plaży w Cannes do zdjęć pozuje pan. Ja i pan bohaterami dnia. Filmowe gwiazdy mówią nam hello, a nam przyjemność sprawia to hello, 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 hello. Proszę pana, męska decyzja. Nie wychodzimy z hotelu, to jest raz. Koniec z kobietami, to jest dwa. I duża odpowiedzialność. Pisze się pan na to? Pisze. Pożywimy się, a potem będziemy rzucać pomysłami na gorąco. Aż do skutku. Halo? Proszę mnie połączyć z restauracją. Tyczka jest? Dzień dobry. Dzień dobry. Pańskie zamówienie? Kapuśniaczek dla? Pana reżysera. Fasolowa dla pana scenarzysty. Piwka dla obu panów.
Przepraszam, panowie są artyści? Tak? Tak. Mam dla panów coś ciekawego. No, jak wyglądam? Pani, jakby na pana było uszyte, no. Teraz wygląda pan jak człowiek. Pani, ale to nie jest towar, który się zachwalać. No, opuści pan trochę, a biorę. Co? Nie, nie, nie mogę, no ja tyle samo za to dałem. No, dam panu zegarek, proszę pana. I adapter. Stoi? Stoi, ale tylko dlatego, że pan jest artystą. Daj mi pan tą walizę. Z tym wszystkim, co tam jest w środku. Zgoda, ale musi pan coś dorzucić. Co ja panu dorzucę? Może pan ma jakiegoś małego pieska na oku? Może i mam. Panie, jak będzie ładny piesek, to ja tą maszynę panu dam. Tą, a ona jest więcej dla mnie warta niż życie. Tylko niech panie zapomni. Pan wróci tutaj z psem. Trzymaj pan. Ostatecznie, proszę pana, nie wracamy z gołymi rękami. A-be-be-a. Proszę pana, jak nie wychodzi nam komedia, napiszemy dramat. Dramat życia artystów. Dramat? Co pan mi tu kręci? Pan mnie naciągnął na film. Jak ja się teraz ludziom na oczy pokażę? Ja pana naciągnąłem? To pan mnie naciągnął. Ja uwierzyłem, że pan jest scenarzystą. Ja od początku wiedziałem, co jest grane i kim pan jest. No kim jestem? Nikim. Nikim? Nikim. Nikim. To się okaże. Proszę pana, umówmy się. Pan jest wybitnym autorem tekstów, a ja światowej sławy kompozytorem i wykonawcą jednocześnie. Ja napiszę nuty, a pan do nut dobierze słowa. I wielka kariera. No, kupuje pan pomysł? Kupuję. Chodź, piesku, z nami nie zginiesz. Oddaj pan psa.